Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ace Attorney Investigations. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy na pokładzie z bardzo bogatego samolotu. Jest nasza tutaj pomocnica, która nas zakuła w kajdany sprawiedliwości. I cóż, chyba badamy całe te pięterko. Nie wiem, czy ja cokolwiek tutaj badałem, chyba nic a nic. Nie wiem, po kolei po prostu. Te drzwi prowadzą do pokoju dla stewardess. Właśnie, słuchajcie, ja czasami mam takie coś, że po prostu nie tyle, że nie znam jakiegoś słowa, tylko tak mi ono wypadnie z głowy, że szok. Ja absolutnie wiedziałem, że to nie są hostessy, nawet nie wiem, czy o tym nie mówiłem. Hostessy to są bardziej o takich spotkaniach, takich bardziej, wiecie, eventach i one tam na przykład podają, coś towarzyszą i tak dalej. A to oczywiście stewardessa, absolutnie. Tak mi, tyle dawno nie słyszałem to słowo, że mi wypadło z głowy. Ale proszę zrozum, że to jest oficjalnie poza zasięgiem nieautoryzowanego personelu. Pokój daje taki zapach kobiety. Ktoś mógłby pomyśleć, że perfumy pachniałby pięknie, ale dla mnie po prostu pachną. Nie, żebym miał jakieś zainteresowanie w tym, co leży za tymi drzwiami. Być może wrócimy do śledztwa, panie Edgeworth? Panie Edgeworth? Przepraszam, na chwilę odleciałem. Odleciał, bo jest na samolocie! Przepraszam. Dobra, barek. Te butelki i szklanki musiały być zniszczone przez turbulencję. Jest tutaj dużo zniszczonego, rozsypanego szkła. Proszę, uważaj, nie będziesz przychodziła. Dziękuję bardzo za ostrzeżenie, panie Edgeworth. Jak klęknęła, uspokój się, kobieto, jesteś na ekranie. Kameruje się. Ale nieważne, jak miły jesteś w moją stronę, wiedz, że to nie oczyszcza podejrzeń, które mam wobec siebie. Nie ostrzegałem cię, żebyś mnie nie podejrzewała. Kto wie? Te okna przy ladzie, czyli lada przy oknach właściwie, dają widok na niebo, ale te chmury nic mi nie mówią. Panie Edgeworth, wygląda pan jakby... gadał pan z chmurami. Czyżby? Więc powiedz mi. Co niby do nich powiedziałem? Nie wiem, ale to wyglądało jakby to była jednostronna rozmowa. Chmury. One nic mi nie mówią. Okej. Coś tu jeszcze mamy? Możemy też szkło zobaczyć? Nie możemy. Dalej. Jest to tutaj kopie z Sky Magazine, w tej takiej cieszące na czasopisma. Special tego miesiąca to jest angielski jakiś quiz. To nie jest zły pomysł. Słyszałem, że młodzież dzisiejsza nie wie... nie odróżnia słowa particle od participle. Nie da się to. Musiałbym chwilę pomyśleć w jakimś ciekawszym polskim przełożeniem, ale no wiecie, o co chodzi. Proszę. Nie rozkojarzaj ludzi z wymyślonymi słowami, panie Edgeworth. Kto w ogóle słyszał o takim dziwnym słowie jak participle? No właśnie. Ale to już widzieliśmy. To jest to samo w sumie. Dobra, co tutaj mam? Coś tu leży? Jakieś wiadro? Ale najpierw zobaczmy to. Kto albo... co albo kto to jest? To jest brązowa statua założyciela GoU Airlines, pana Hugo Hughes'a. Ta po lewej... jest wtedy, kiedy miał 40 lat, a ta... a ta druga to jak ma 80. Co? Przecież on się w ogóle nie zmienił. Czy ten koleś w ogóle się zestarzał w te 4 dekady? Może muszę więcej ćwiczyć? Oj, zwątpił nasz drogi Edgeworth. Dobra, na koniec ciało, jeszcze przejdźmy po dole tego pokoju, bo czekaj, tutaj się przychodzi... A, ja tu już nie mogę teraz wrócić po tych schodach. Te wielkie pianino jest dumą tego samolotu. Może odgrywać muzykę z każdej płyty, którą się wsadzi do napędu. To nie jest pianino, to bardziej przerośnięta szafa grająca. Ale te jego klawisze współgrają się z muzyką, jakby ktoś naprawdę na nim grał. Ktoś, jacyś ludzie, zdecydowanie mają zbyt wiele pieniędzy do zmarnowania, żeby tak bardzo komplikować te zabawki. Edgeworth jak zwykle z pogardą. Te wywrócone krzesło, kolejna ofiara turbulencji. O nie, spójrz na ten sort winogronowy, który tutaj się zaplamił. Może na takim nie wyglądam, ale to krzesło było niesamowicie cenne. Było? Tak, było używane wtedy, kiedy Rocker Pals, to jakieś rockowe ziomki, miały tour w tym samolocie. Lider Rocker Pals usiadł właśnie w tym krześle. Bardzo mi przykro, ale kim są ci Rocker Pals?
Nie wierzę, że nigdy pan o nich nie słyszał. Oni są gniewem. Rocker Pulse są niesamowicie popularnym międzynarodowym zespołem. Oni dodali Pulse niedawno i stali się bardziej popularni, szczególnie pośród nastolatków. O, to wiele tłumaczy. Nie nadążam za dzisiejszą muzyką, ale oglądam wszystkie odcinki Stalowego Samuraja, co? Może powinienem popytać detektywa Gumshoe o nich później. Z drugiej strony, już widzę, jak zdezorientowany byłby w tej rozmowie. Jak dezorientująca byłaby ta rozmowa. Szklanki i świece wyrzucone przez turbulencję. Minęło sporo czasu, odkąd było tutaj brudno. To bardzo zawstydzające, ale trzęsienie ziemi... Ale pomyślałem przez chwilę, że to trzęsienie ziemi na samolocie lub ptasie na jakim samolocie. Co ty? I zacząłem szukać zakręcaczy do gazu, żeby go wyłączyć. Chyba drżenie samolotu było na tyle kiepskie, żeby naprawdę pomylić go z prawdziwym trzęsieniem ziemi. Nie żebym wiedział, skoro byłem przytomny przez większą część tego krata. Ten sklepik tutaj jest tuż za tymi zasłonami, żaluzjami, a to Teneiro mówi. Ale nie mamy pozwolenia, żeby je otwierać, więc chyba musimy je zostawić zamknięte. Muszą być jakieś wskazówki w tym lounge'u. Muszę pozostać czujny. Co tutaj mamy? Szkoda, że brązowa statua nie wie... Jak dobry płyn został rozlany o jej stopy. To jest statua naszego założyciela, pana Hugo Hughesa, który był wielkim fanem soku winogronowego. Na pewno byłby taki poruszony, jeżeli wiedziałby, że tak wiele soku winogronowego było u jego stóp. Czy to jest jakaś wskazówka czczenia bohatera, którą wyczuwam? Czy może jest fanką soku? Jest tutaj trochę rozlanego soku winogronowego przed windą. Zakładam, że został rozlany podczas turbulencji. Och, musimy posprzątać to, bo ktoś się zrani. Aha! O co chodzi, panie Edgeworth? Znalazłem bardzo ważny dowód. Co jest ważnym dowodem? No, ślady, błagam. O co chodzi? Są tutaj takie małe smugi, ale myślę, że oboje się zgodzimy, że wyglądają jak ślady stóp. Rozlany sok winogronowy. Jest trochę rozlanego soku winogronowego na podłodze przed windą. Okej. Więc myśli pan? Tak, to należy do naszego zabójcy. Pozwólcie, że sobie... W którym to się robiło? Tylko Q... Nie, Q to jest autoplay. V, B, C, O, C. Pamiętam, mi brakowało. O, więc może powinniśmy sprawdzić rozmiar buta w każdego w pierwszej klasie. Nie sądzę, żeby to nam pomogło. Niestety, ślady są zbyt rozmazane, co na pewno utrudniłoby nam dopasowanie. Och, rozumiem. Ale ładna próba. Dobra, zacznijmy wnętrze windy. Jakie piętra obsługuje ta winda? Jakie piętra? Ten samolot ma więcej niż dwa piętra? Tylko pierwsze i drugie. Chociaż można może też zjechać do takiej ładowni. Ale to wymaga karty z załogi. Więc jedyne piętra, którym da się dojechać dla pasażerów, to pierwsze i drugie, co? Winda. Ciało ofiary zostało znalezione na windzie, która łączy pierwsze i drugie piętro. Okej. Nie spocznę, póki nie zbadam każdego zakamarka, to on zawsze to mówi. Dobra, po kolei. Czy możemy sprawdzić coś poza windą? Nie. Monety. Pieniądze są rozrzucone po całej podłodze. Chyba portfel pana Hitsa został rozdarty w pewnym momencie. Okej, ciekawy wniosek. Zobaczmy ciało. Nie ma soku winogronowego na podeszwach i butów. Przez co jest to mało prawdopodobne, żeby pan Hitz wszedł do windy po turbulencji. Dalej. Co to jest za dziwacznie złowrogo wyglądająca figurka na podłodze? Och, to jest skarbonka naszej maskotki naszej firmy, kapitana Hugo. To jest jeden z wielu kawałków takiej franczyzy. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Chodzi o takie gadżetów, które sprzedajemy w naszych sklepikach. To jest limitowana edycja i jest tak popularna, że została nam ostatnia. Macie sklepik? Tak, jest tuż po prawej stronie tego holu. Niestety żaluzja jest teraz spuszczona, ale był otwarty przez cały lot aż do czasu, kiedy pan Hicks ciało pana Hicksa zostało znalezione. Jest tutaj krew. Czy to może być narzędzie zbrodni? Narzędzie zbrodni, kapitan Hugo. Krew na nim wciąż jest świeża. Czy to może być narzędzie zbrodni? No, wygląda jakby dostał w łeb, więc miałoby to sporo sensu. Okej. Ręka?
wątpię, żeby ktokolwiek spodziewał się znalezienia martwego ciała w windzie podczas tego lotu. Więc pan Hicks, on naprawdę nie żyje? Tak, ona drży, chociaż nie mogę jej winić za to, przez to, że są tutaj zwłoki. Panie Hicks, jeżeli naprawdę pan nie żyje, to proszę odpowiedzieć tak. Sztuczki. Rozumiem, więc ona już nie drży, chociaż nowy symptom wydaje się być jeszcze gorszy. Ten świat powinien skupić się teraz na ciele ofiary. Zobaczmy. Jest krew na tyle jego głowy. Czy to może być przyczyna śmierci? Czy to może być przyczyną śmierci bardziej? On chyba został uderzony bardzo mocno. Rana na tyle głowy pana Hicksa sugeruje użycie tępej siły, tępego uderzenia, ale co to spowodowało? Nawet jego okulary są rozbite. Okulary ofiary są rozbite. Czy on się zbił podczas morderstwa? Okej, coś jeszcze możemy stąd wyciągnąć z tego sznurka? Ciekawe, co tutaj zwisa? Coś brakuje w tym obrazku. Gdybym tylko wiedział czego. No brakuje karty. Nie? Tej karty? Nie? Może coś tu jeszcze zrobić w ogóle? By the way? Widzę to, no wydaje mi się, że to wszystko. Może trzeba jakąś logikę połączyć po prostu. Gdzie był zabójca? Rozlany sok, rozbite okulary, narzędzie zbrodni, dobra. To bym chciał połączyć z tym. Czyli jakby uderzenie z narzędziem zbrodni. No i się połączyło. Statua z krwią leżąca obok ciała mężczyzny, który został pobity na śmierć. Och, pani Edgeworth, chyba coś wymyśliłam. Tak? O co chodzi? Patrząc na krew, to wygląda jakby to pasowało do rany na głowie. Cóż... Ktoś tutaj chyba zasłużył na tytuł mistrza oczywistości. A cóż, co pan sądzi, panie Edgeworth? Nie sądzi pan, że warto to zbadać? Chyba ta figurka jest naszym narzędziem zbrodni. Och, wiedziałam! Mam na myśli, nie mogę wymyślić żadnego innego połączenia. Być może mistrzyni oczywistości mogłaby być bardziej pasującym tytułem. Zazwyczaj na wystawie sklepiku w samolocie znaleziono na miejscu zbrodni z krwią na niej. Gdzie był zabójca? No chyba na razie... Czekajcie, na razie jeszcze popatrzmy... A, coś tu mogę jeszcze zrobić. Tutaj, guziki nie, myślałem. Cholerka. Narzędzie zbrodni sprawdzone, kasa sprawdzona. Sprawdzone również ciało i ta smyczka. Trochę to brzmiało przez... A, tutaj jest, dobra. Ha? Coś wystaje z jego kieszeni. Mam nadzieję, że nie będzie się gniewał, jeżeli spojrzy, co tam jest. Ha? To zdjęcie. Okej. Patrzcie, ktoś tutaj go obserwuje. No i to go obserwuje przede wszystkim. Tu ktoś salutuje. Wygląda, jakby zostało zrobione gdzieś w jakimś budynku. Zdjęcie pana Hicksa. Znalezione w kieszeni ofiary. Może jakaś pamiątka? Ale widać, że miał telefon komórkowy. Dedukcja. Czy to miejsce jest związane jakkolwiek z innym dowodem? Nie. Chociaż chwila. Tutaj chodzi. Dedukcja. Jest związane z tym. Eureka! Maszyna pana Hicksa zniknęła. Jego maszyna? Jego telefon, pani Teneiro. Och, więc chyba go tu nie ma. Tak, myślę, że możemy z łatwością założyć, że zabójca go zabrał. Okej, brakujący telefon. Ofiara miała jeden, ale zaginął. Czy zabójca go zabrał? Okej, coś jeszcze tutaj może zrobić? Nie, to jest zbadane całe. Zobaczmy, co tu jeszcze ogólnie mamy. Ale chyba musimy powoli się wracać na górę. Nie wiem do końca, jak to zrobić. Tylko, że... Albo tu wszystko pobadane zostało. No nie mam już interakcji. Wszystko jest jakby zaptaszkowane. Jak to się wróci? Może to znaczy, jeszcze muszę coś tutaj zrobić. Może muszę dedukcję. Captain's permission, pozwolenie kapitana. Panno Teneiro, chciałbym poprosić o zbadanie loży. Tartuguer, masz pozwolenie kapitana? Nie mogę pana zatrzymać. Jeżeli mogłabyś przekazać wiadomość, powiedz mu, że jestem wdzięczny za jego współpracę. Zrobię tak, ale proszę zdać sobie sprawę, że wciąż pan jest podejrzany. Szczerze mówiąc, wciąż mam swoje wątpliwości co do pana. Oczywiście, i nie przyjmuję tego z jakąś... Nie mam z tym problemu. Czy naprawdę pan rozumie, co mam do powiedzenia? Tak, dokładnie. Czy przysięga pan na honor profesjonalnego prokuratora? Przysięgam na honor profesjonalnego prokuratora. Cóż, chyba w takim wypadku ustalone. Chyba mój honor jako
mężczyznę powoli zanika. Dobra, co do wiary? Zastanawiam się, czy zauważyłaś coś, pani Teneiro. Tak, nie mogę przestać zwracać uwagi na smutną atmosferę tutaj. Tak. To raczej tragiczna zbrodnia. Powiem tak, obrabowanie biednego mężczyzny po tym, jak go się zatukła śmierć, coś tutaj po prostu tak się nie robi. Nie mogę wybaczyć komuś, kto zrobiłby to innemu pasażerowi. Przysięgam, jako profesjonalna hostessa, stewardessa, przepraszam, wiecie, znowu mi się pomyliło, że złapię sprawcę własnymi dłońmi. A ja obiecuję jako prokurator, że rozwiążę tę sprawę z logiką i dedukcją. Powinienem jeszcze raz sprawdzić zebrane tropy. Okej, dobra, czy jednak trzeba. Połączmy to. Tylko co tu trzeba połączyć? Może gdzie był zabójca z rozlanym sokiem? Okej, niestety nie. No to gdzie był zabójca z windą? A chwila, co to jest to? Okej, dobra. Okej, czy jednak? Prawda, nie było nikogo innego w loży, poza mną, przed turbulencją. A jeżeli zabójca był w windzie razem z ofiarą, to jest zupełnie inna historia. w windzie z Hitsem. Gdybym tylko mógł udowodnić, że zabójca jechał w windzie z Hitsem. Nie wiem. Czy coś jeszcze muszę w ogóle połączyć? No muszę, kurczę, ale nie jestem chyba aż takim mistrzem dedukcji, żeby niektóre z tych rzeczy łączyć. Ale zrobię to. Nie, może wskazują na to okulary po prostu. Albo rozbita ta. No nic, trzeba postrzelać. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien. Raczej to nie będzie to. Nie wiem, jakby to się miało łączyć. Ale kurde, wydaje mi się, że brakuje mi jakiegoś dowodu jeszcze w takim wypadku. Co się, no nie powiem. A na przykład o to, mogę jakoś zbadać te powiedzmy wiaderko? Ono się wydaje być ważne, a nie mam z nim żadnej interakcji. No chyba jest jak jest, tyle powiem. I co? O, chwila, czy coś jeszcze było nowego? Nie, też było sprawdzone. Wszystko jest sprawdzone tutaj, wychodzi na to. Niestety. No bo na górę nie mogę wrócić. A nie mogę wziąć tej karty z jego ciała i sprawdzić, ale to on jest częścią załogi. No dobra. Spróbujmy po prostu jeszcze raz tak. Może ja zapomniałem w ogóle o jakiejś opcji, którą powinienem jakby pamiętać. Tak się zastanawiam, bo no przyznam szczerze, że nie przychodzi mi do głowy coś, czego jeszcze. Coś, co mógłbym jeszcze połączyć. Za bardzo przynajmniej. No bo co jeszcze to mogę połączyć? A, chwila! Jezus, to ma sens! Bo to pokaże, że ktoś wyszedł już po turbulencjach z windy. Głupi jestem. Z tymi szkłami to łączyłem, okularami. Mam to! Przepraszam, ale nie rozumiem, panie Edgeworth. Mogę udowodnić, że ktoś inny poza mną był tutaj w mniej więcej w momencie morderstwa. Co? Naprawdę? Tak, to dosyć proste. Dowód jest w tej kałuży, albo raczej w tym soku winogronowym. Te ślady tutaj przyznają... Przyznają mi jeden bardzo ważny fakt, że ktoś wyszedł z windy żywy. Patrząc na to, jak ofiara nie żyje, to by oznaczało drugą osobę. Ale czy ślady nie mogły być pana Hitsa? Ach, ale proszę spojrzeć na jego buty. Jak widzisz, jego podeszwy są czyściutkie. Co oznacza... Pan Hitz nie był sam w windzie, właściwie wręcz przeciwnie. Była jeszcze jedna osoba w środku windy. Ślady... rozlane podczas turbulencji wygląda to, że ślady... kogoś i kogoś ciągniętego. Okej. Okay. I śledztwo skończone, o dziwo. A? Co tu się dzieje? O nie. Blablabla. Niewybaczalne.
To jest niewybaczalne. Rozumiesz, co mówię, dziewko? Film jest spóźniony. To jest to samo, tak samo źle, jak samolot się spóźni. Ale film... Co? Nie będę już z tobą rozmawiał. Marnujesz mój czas. Co tam się stało, panie LeBlanc? Jeżeli nie ma żadnego nagłego wypadku, proszę wrócić na swoje siedzenie, sir. Nie mów mi, co mam robić. Nie muszę siadać. Ale i co tam, panie prokuratorze? Udowodnił pan, że jest pan niewinny? Jeżeli chciałby pan posłuchać, udowodnił moją niewinność. Właśnie w tym momencie. Co? Nonsens. Mówisz, że naoczny świadek zeznania się myli? Nie myli. Ale po prostu są tutaj pewne dziury w jego logice. Byłbym zaszczycony, gdybym mógł powiedzieć... Gdybyś mógł mi powiedzieć, co zobaczyłeś szczegółowo. Jasne, proszę bardzo, słuchaj. Zobaczmy. Znowu siedzę jakoś za nisko, w sensie kamerka jest jakoś tego. Sorry, że dopiero w połowie odcinka, właśnie pod koniec jego, ale... No. Co widziałem? Jestem pewien, że widziałem pana Hicksa wchodzącego do windy. To było wtedy, kiedy wskazówki na moim zegarze kieszonkowym wskazywały na 6:12. Ciało zostało ukryte 15 minut później w loży, racja? Więc ty jesteś jedyną osobą w loży wtedy, więc musisz być kryminalistą. Pan... Wnioski pana LeBlanca wydają się mieć jakąś logikę. W końcu, jedyną osobą w loży w tamtym momencie morderstwa byłem ja. Więc mój świadek naoczny, jeżeli myślisz, że możesz zniszczyć to, to dalej, pokaż mi. Szybko, czy wyglądam na kogoś, kto lubi czekać? Dlaczego on jest taki zirytowany? To ja jestem tutaj oskarżony o morderstwo. Tak czy siak muszę znaleźć sposób, żeby zdyskredytować zeznania pana LeBlanca. I to szybko. Okej, muszę się zastanowić, ale mam pewne pomysły. Okej. Tutaj chciałbym zaprezentować, bo on tutaj mówi, że był sam. No te ślady. Objection! Panie LeBlanc, czy może pan spojrzeć na ten dowód? Ha. W amerykańskich dolarach? Powiedziałbym, że to jest warte jakieś 10 dolarów. O czym pan mówi? O czym ty mówisz? Co ty mi tutaj próbujesz sprzedać? To nie jest ta sprzedaż. Ja wam muszę zaprezentować coś bardziej... takiego konkretnego, okej? Czy mogę coś jeszcze zaprezentować? Bo to widocznie nie wystarcza. To nie jest to. Ciało zostało ukryte 15 minut potem w loży. Może prezent tutaj, on mówi o tej godzinie, może to coś będzie. Zacząłem, że zegarek kieszonkowy w tej sprawie jest jedyną rzeczą. Jest tą rzeczą, którą wciąż sprawdzasz i że chodzi dobrze. O, zauważyłeś. To bardzo cenny antyk, tak ci powiem. Uczucie jest cudowne, kiedy w końcu była kręcam. Wygląda bardzo ładnie zaprojektowane i dosyć klasy, tak ci powiem, klasy. Zobaczysz, jeżeli go dotkniesz. W porządku, kontynuujmy zeznania. A, ale z ciebie Skinnera. Teraz zwróć mi czas, który mi zmarnowałeś. A jeżeli musimy, widziałam pana Hicksa wchodzącego w windę o 6:00. Ciało zostało znalezione 15 minut później w lounge'u. No, to racja. On zdecydowanie ma dużo pewności siebie w swoim zeznaniu. Jeżeli będzie dalej naciskał... A, ja muszę go nacisnąć, żeby zdobyć więcej informacji, że on będzie je tak chował. Widziałem pan Hicks, a może widział kogoś jeszcze, kto wchodził do windy? Panie LeBlanc, czy byłby pan w stanie dobrze przyjrzeć się wnętrzu windy? Oczywiście, widziałem, co było w środku. Jest pan pewien, że ofiara była w windzie sama? Tak, jedyną osobą w windzie był pan Hicks. Ten ostatni wybuch jest trochę zbyt ważny, żeby to odpuścić.
Był pan hit. No może teraz może zaprezentować ten dobry. Objection! Okej. Okay. Widzicie, to jest taka potrzebna logika. Według mnie te czwarte słowa, które tam były powiedziane, też miały sens, ale spoko, jestem w stanie to zaakceptować. Panie LeBlanc, o co chodzi? Jest bardzo duża sprzeczność w pana zeznaniach. Co masz takiego na myśli? Proszę, przyjrzyj się obszarowi przed windą. Co to tutaj jest rozlany sok winogronowy? Ta, i co z tego? Przyznajesz się, że rozlałeś go i zmieszałeś z krwią? Nie, jest rozlany, rozlał się sam podczas turbulencji. Ale interesującą rzeczą w nim, w tym zestawie, w tym, w tej plamie soku są odciski stóp. Odciski? Tak. Takie, które prowadzą z wnętrza windy do samej loży, do samego korytarza. To jest dowód, który udowadnia, że ktoś inny, poza panem Hitchem, wyszedł z windy żywy. Musi być inna osoba w windzie, musiała być inna osoba w windzie wraz z panem Hitchem. A więc, mam dość twoich gierek. Powiedz mi, jaka jest prawda. Czy może pan dla nas tłumaczyć? Nie ma szans, to jest całkowicie niemożliwe, chyba tak właśnie powiedział. Nie ma szans, to jest całkowicie niemożliwe. Jestem pewien, że nie było innej osoby. Widziałem to na własne oczy. Jeżeli chcesz tego, co myślę, że chcesz, panie Edgeworth, nie sądzę, żeby pan LeBlanc nas okłamywał. Ona chyba ma rację, on nie wydaje się kłamać. Ale jeżeli tak, co to oznacza? Co z tą sprzecznością? Panie LeBlanc, proszę, tylko raz jeszcze, czy przypomni pan szczegóły tego, z czego był pan świadkiem? Co za czym? Część druga. Byłem bardzo zły, kiedy pan Hicks przeszedł obok mojego siedzenia. Zawsze sprawdzałem godzinę, ciągle i ciągle. Jakoś tak podążałem za nim oczami, kiedy on mnie mijał. I zacząłem dokładnie windę, do której wchodził, ale przysięgam, że nie było tam nikogo innego. Nikogo! Panie LeBlanc, jeżeli chciałby pan się uspokoić... Co? Kwestionujesz... Mówisz, że macie problem z moim... Mówicie, że macie problem z moim świadkiem naocznym? O nie, nic z tych rzeczy. Proszę zapomnieć, że coś powiedziałam. Raz jeszcze, on chyba nie wydaje się kłamać, ale nie mogę wypuścić zeznań tak po prostu. Nie mogę pozwolić, żeby tego zeznania tak się po prostu rozsypały, powiedzmy. Byłem bardzo zdenerwowany, kiedy pan Hills przeszedł obok mnie. Może spytajmy o to, o co tutaj właściwie chodzi. Więc wciąż pan jest zły? Zawsze jestem zły. Jedyny czas, kiedy nie jestem, to kiedy mam swoją sztukę w dłoniach. To zaskakująco łatwe do uwierzenia w wielu przypadku. Ale byłem nawet bardziej zły, kiedy pan Hills przeszedł obok mnie. Cały czas sprawdzałem czas, ciągle i ciągle. Zapytajmy o to jeszcze. Dlaczego tak bardzo pilnował pan czasu? Ponieważ coś niewybaczalnego się działo. Teraz kiedy o tym myślę, krzyczałeś coś o niewybaczalnym wcześniej. Rzucałem komplementem do stewardessy. Przepraszam, skarżyłem się stewardessie o godzinę rozpoczęcia filmu. Return back to me. Zwróćcie mi mój czas, w pieniądzach. Rozumiesz. Film? Czy on mówi o tym, o czym mówił magazyn? Okej, okay, ale... Film był od 18 do 20. Podsumowanie fabuły i godzina startu. Interesujące. Miej pokazać License to Love, Mime and Murder. Nie widuję tego filmu w moim kraju. Można zobaczyć go tylko w międzynarodowych lotach. Nie orzuć do czerwy tego filmu. Sprawdzałem mój zegarek, kiedy tylko mogłem, żebym to nie przegapił. Nawet nastawiłem swój zegarek kieszonkowy na dany czas. Więc mój zegarek się nie myli. Pasował. Ale film wciąż się spóźniał. Bardzo, bardzo spóźniał. Mój zegarek. Chciałbym zadać pytanie o niego, jeżeli mogę. Sprawdzę wiele razy ten zegarek. Czy tutaj trzeba coś zaprezentować?
Oj, nie chciałam prezentować. Nie chcę pójść, ale trudno. No, spaliłem to. Chciałem go obejrzeć. On się cały czas myśli, że mu coś wciskamy. Nie o to mi chodziło zupełnie. Wiele razy sprawdzał ten zegarek. Czy możemy to jakoś skontrować w ogóle? Ma 62 lata, Zimt LeBlanc. When he passed me. Ja, co zostało dodane? Would not start. Czekajcie, dobra, bo ja chcę zacząć jedną rzecz. Gdzie to jest? Present. Wszystkie rodziny są połączone z naszą rodziną. Rodziną rozpoczęcia, czyli z rodziną wylotu. No mi się wydaje, że tutaj jest jakaś błędna informacja, ale w co ja próbowałem strzelić, że mi nie wyszło. Te dwa dodane, znaczy to zostało dodane na pewno. A chwila, a tutaj właśnie. No bo patrzcie, tu jest informacja, to jest chyba to, czekajcie. Tak mi się wydaje, że to jest to. O jest dobrze, to jest to. Bo on powiedział, że on dostosowywał rodzinę do miejsca, z którego wylat... do rodziny pokładzie, czy coś takiego, a tutaj, że była dostosowana do rodziny wylotu jakby z miejsca danego i to jakby się kłóciło i on pewnie miał źle ustawioną rodzinę z garek, albo coś takiego. Panie LeBlanc, powiedział pan przed chwilą to w swoim zeznaniu. Nawet ustawiłem zegarek kieszonkowy na cel... na czas celu, do którego leciałem, kiedy wszedłem na pokład. A więc jeżeli pana zegarek został ustawiony na strefę czasową celu, to by oznaczało, że pana zegarek pokazuje czas naszego celu. Ta i co z tego? Poprawny czas to poprawny czas. Chciałbym spojrzeć na to. Żebyś spojrzał na to. Jeżeli wierzysz temu Sky Magazynowi, zegarki na pokładach samolotów są dostosowane do strefy czasowej jakby kraju, z którego się wylatuje. Oczywiście rozkład filmowy został też stworzony z takim zamysłem. Panie Teneiro, dla potwierdzenia, jaka strefa czasowa jest teraz w tym locie? Cóż, zrobiliśmy krótki przystanek w punkcie transferowym. Zgadza się. To było w małym azjatyckim państwie, Republice Zhenhua. Ale wtedy nie dostosowaliśmy naszych zegarków, więc teraz wciąż jesteśmy na czasie borginiańskim. Co? Różnica czasu pomiędzy Borginią a naszym celem to 9 godzin. W takim przypadku to jest naturalne, że twój zegarek byłby niesynchronizowany z planem. Co? Co więcej? Kiedy twój zegarek jest ustawiony na cel podróży, na czas czas celu podróży, to chyba chodzi o 3 godziny za szybko w porównaniu z tym, który jest na pokładzie. To też zmienia wszystko co do twojego zeznania. I mogę za... można postawić na to 1 000 000 centów. W świetle tej informacji to oznacza, że widziałeś pana Hicksa 3 godziny wcześniej o 3 rano. Jezu, straszne jest. Moje 1 000 000 centów! To powinno oczyścić pozostałe oskarżenia. Więc to właściwie rozszerza ramy czasowe śmierci, racja? Tak, ponieważ pan LeBlanc widział ofiarę wchodzącą do windy o 3 nad ranem, to oznacza, że czas śmierci może być pomiędzy 3 rano a 6:15. Pytanie, które należy sobie teraz zadać, to gdzie był pan Hicks podczas tego czasu i co on robił? Mam coś do powiedzenia. A ty to? Tak, jestem Camille. Słucham? I co chcesz powiedzieć, dlaczego przyspieszyło? Jestem stewardessą. I co chcesz powiedzieć? Cóż, ja myślę, że twoja historia jest trochę inna od tego, jak ja ją zapamiętałam. Co masz na myśli, Camille? Widziałam pana Hicksa
siedzącego w... przy swoim siedzeniu o 5 rano, wiesz? Co? Jak możesz być tarpem na rodzinę? Och, racja. On użył swojego przycisku, kiedy... kiedy zaparkowaliśmy w punkcie transferowym. Wiadomość od kapitana Ugo. Ten lot będzie się zatrzymywał na krótko na naładowanie paliwa i przerzucenie ładunku w Republice Zenfa pomiędzy 4 a 5 rano. Poprosimy wszystkich pasażerów, żeby pozostali na pokładzie. Dziękujemy za wsparcie. A, przystanek, który zrobiliśmy na paliwo oraz zmianę załadunków Zenfa, zgadza się? Tak, to było pomiędzy 4 a 5 według naszych zegarów. I podczas tego czasu, czy jakiś pasażer opuszczał miejsce albo ktoś nam wchodził? Nie, nawet jedna osoba nie zeszła ani nie weszła na z Zenfa. A co z załogą? Ci, którzy zajmowali się ładunkiem, być może na chwilę zeszli, ale w końcu wszyscy, w tym Kami i ja, wróciliśmy na statek, na samolot. Więc właściwie mogę założyć, że nikt nie wychodził po tym jak... ani nie wsiadł po tym jak od momentu, kiedy wylecieliśmy. Interesujące, powinienem to zachować w pamięci. Załadowanie paliwka w Zenfa. Zatrzymaliśmy się krótko o 4, między 4 a 5, żeby przenieść ładunek i jakby załadować paliwko. Tak, i ja jakby posłuchałem się jego wyzwania. W sensie odpowiedziałem na jego wyzwanie. Mogę powiedzieć, że pan Archby X był tutaj w swoim... siedział przy swoim miejscu, kiedy wyjeżdżaliśmy, wylatywaliśmy o 5 rano. Okej, okay, znanie pani... pani Mali. Mili. Pan Archby X był na swoim siedzeniu, kiedy odlatywaliśmy o 5 rano. Okej, okay, więc to oznacza, że do morderstwa doszło pomiędzy 5 a 6.15. Okej. Okay. A kiedy pan zszedł do tej loży, panie Edgeworth? Pamiętam, że schodziłem tutaj prawie w momencie, kiedy opuszczaliśmy Republikę Zenfa. O! Ty byłeś przez cały czas tutaj od 5, tak? Więc tylko ty mogłeś kogoś zabić! Panie Edgeworth, czy naprawdę był pan w loży przez cały czas od 5? Niestety, ale tak. Ale jeżeli tak, to jak wytłumaczysz te ślady stóp? Czyż to nieoczywiste? Ten mężczyzna czekał na pana Hitchsa tutaj, w loży. Czekał, żeby go zabić. A następnie włożył zwłoki do windy. Wtedy doszło do turbulencji. Mój świadek naoczny... mógł się pomylić. Ale o której widziałem pana Hitchsa w... Ale jeżeli chodzi o moment wejścia pana Hitchsa do windy na drugim piętrze, to nie ma znaczenia. Ponieważ do całego incydentu doszło w tej loży. Wszystko stało się w tej loży? Czy naprawdę pan w to wierzy, panie LeBlanc? Masz jeszcze jakiś pomysł? Po prostu czuję, że jest coś, co nie pasuje do scenariusza, który pan zaprezentował. Czy jest coś, co wiąże tę zbrodnię z lokacją inną niż loża? No winda. Czekajcie, mamy jakieś dowody jeszcze, a to są zeznania, okej. No winda, mi się wydaje. A, sklep, przepraszam. Narzędzie zbrodni, ta mała skarbonka sprzedawana w sklepiku pokładowym, jest sprzedawana tutaj, tylko tutaj. I nie jest, nie ma jej nigdzie w tej loży. Jar w takim wypadku znalazł swoje miejsce zbrodni. Nie sądzisz, że to jest troszeczkę podejrzane? Ależ prostackie spostrzeżenie. Prostackie spostrzeżenie czy nie, jest to moment, w którym będziemy się żegnać, moi drodzy. Myślę, że dalsza część śledztwa... W sumie ciężko to nazwać resztę rzeczy poza śledztwem, ale dalsza część tej historii będzie przez was poznawana dopiero w kolejnym odcinku. Postaram się, żeby nie było takich przerw, ale no niestety ostatnio dużo tego było. Teraz chyba już nie zapowiadają się żadne wyjazdy, żadne dodatkowe plany. Może skupić się na nagrywaniu i na streamowaniu. Także zarówno na kanał Twitchowy, jak i do subskrypcji tego kanału zapraszam was bardzo serdecznie.
Jeśli wam się podoba to, co robię, to tak możecie w najprostszy sposób podziękować mi za moją pracę i pomóc mi się rozwinąć. Poza tym oczywiście zapraszam na Discorda i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy oczywiście kontynuować sprawę numer 2 w Investigations. Hej, papa! Thank you.